Lecimy z następną lokacją w Assassinie. Proszę bardzo, tam na dole coś mamy. Między innymi miejmy nadzieję, że będzie nam wzrastała mądrość starożytnych, bo takie właśnie zadanie mamy do wykonania. Aha, i ten gościu pewnie szczerze wejścia do miejsca. No właśnie, dobra. Mamy tu lokację do zrobienia. Cześć. A, dobra, dobra. Proszę tu nie podpatrzeć. O, o. Oj. Z opóźnieniem chciała. Okay. Dobrze. Róbmy swoje. W ogóle mamy do zrobienia. Polimarchę zabić, przeskanować z ten, zniszczyć dwa płomienie i coś tam jeszcze. Dobrze, tutaj mamy jednego z dwóch skarbów. O, mamy też do rozwalenia to, co mi tutaj buczy bardzo. Właśnie. Mogę tu, no nie mogę ich krosowy puścić, żeby ponamierzać sobie ich. Powinienem o tym pomyśleć wcześniej. Coś tu mi przez okno ponamierzało trochę. Tu jest polimarcha. Polimarcha. Ale ma długo ci te co? Uty. Uty. Kurde, 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 kurde. Muszę się jednak stąd chyba lekko ewakuować. Jak mi dzwoniła laska. Dobra. Muszę to przeczekać. Coś... Powiem, polemarcho jest... Ciężko walczyć. Dobra. Został on. Dobra.
A tym razem chyba mi się... A nie, nie, całkiem się nie udało mi wziąć. Z pewnością też będzie miał część zbroi, tak myślę. No, nawet mój komputer się... ma kłopot przy tych efektach. Dziwne. O, udało mi się go zrzucić właśnie. Nie o to mi chodziło. Ale nie będę. Potwierdzić zabójstwo właśnie. Nie będę tego robił. Póki co. Zbiorę wszystkie pozostałe rzeczy w tej lokacji. Extra careful. Ach. Musiał się obudzić. No, za daleko, bez sensu. Ach, starciłem teraz. O, teraz miał to. Śledzeniem. Ojejejejej, no. Skup się, Jack. Okej. Dobra, wracamy do tej komnaty, bo tutaj było do wzięcia to coś. Nośnik danych ISU. Dzięki czemu mam już trzeci punkt do wydania, a ja się dalej nie mogę zdecydować, na co go wydam. Dobra, tam na górze widzę coś niebieskiego, pewnie fajnego do wzięcie, więc już tam lecimy. No, to są mało fajne rzeczy, nie o to mi chodziło. Tam widzę niebieskie. O, jest skrzynia, właśnie. Druga skrzynia ze skarbem i właściwie, o, jeszcze to mi zostało tutaj do rozwalenia. I to jest wszystko, co mam w tym lokacji do zrobienia na tą chwilę oczywiście. Sprawdźmy. Tak. To będzie to załatwienie. A skoro jesteśmy tu, to może byśmy ten znak zapytania zobaczyli. I gdzieś tu powinienem mieć przejście, ale przejście z górą. Sorki. Nie mam tu jakiegoś bołta w pobliżu.
Jest bolt. Co to będzie? Czy to jakaś jaskinia? W ogóle spójrzmy na mapę, jak to wygląda. Na mapę, tak. To nie jest mapa. Mapa to jest ta. Tak, posunął się trochę wskaźnik wiedzy. W kierunku dwójeczki. Okej. Nie, 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 wcale nie chciałem pływać. Ach, już nie mogę ich teraz wyciągnąć. Dobrze. Zaczynamy kolejną lokację. Tu napotkamy, chyba spotkamy jakie przeciwności losu. Strasznie rozległe to to. Poważnie, tak nic, nic. Jest. Idź sobie. Niech się nie obudził. A, ktoś tu jest jeszcze. A już. Słyszę tego metalowy dźwięk. Dam go. No, dobrze, że straciłem adrenalinki niestety, ale już jeszcze ktoś tam staje się nie ruszy. To ciekawe. A, tu nie jest skrzyni. Hej. Zatem skrzyneczka została zabezpieczona. Okej. Adrenalinka zdobyta. Poczytajmy.
Dobra. Nie mamy też za bardzo czasu. Czytać jak widać. Dobra, muszę się tego pozbyć. On tutaj nieładnie pomaga. Boże, też te... inne przedmioty też tak możesz? I on też tak może robić? O kurde, źle się schowałem. Bardzo źle się schowałem. Dobra, uciekam, teraz też uciekam. To sobie to wezmę. Ale czy to nie był błąd? Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Nie ma mnie. Mogę napełnić. Ale jak? Trochę go robię w bambuko, chociaż gdzieś tam rykoszetem nieco obrywam też. Okej. Uff. Najgorszy przeciwnik tej lokacji zapewne. Skrzyneczka niebieska. No, to nie było. Element celu. Element celu jest ten dysk. No. Czwarty punkt będzie. Później duży strażnik. Co dalej, co dalej? Tutaj dużo do zbierania niczego. No. Jest kolejny gość do wyrania. Powiedzmy, rozwiedzimy pięterko. Mam takie wrażenie, że tu też może być. Prawda? Ależ oczywiście. O, sztabka adamantu. No proszę. Adamant to cenny metal, z którego wykonane są wszystkie fragmenty Edenu. Sztaby tego materiału można wykorzystywać w kuźni Atlantydy do wytwarzania legendarnych broni. Ważna informacja, bo wytworzenie chyba takiej broni jest jednym z wyzwań
Kilka takich sztabek jest pilnie strzeżonych w archiwach Atlantydy. Bierzemy. I to jak tutaj poszedłem, to mi się pokazało chyba alternatywne zadanie. Zresztą mogę spojrzeć na listę zadań, które to. O, to pancerz, to wiadomo. Kuźnia do kuźni, o widzicie. Ogień wśród wody. Wykonał legendarną broń w kuźni Atlantydy. Okej. I to jest właśnie... część wyznania, wyzwania. Ale to może później. Mógł być ostatni z gościów i teraz... Błogosławieństwo Kronosa. Świetnie. Lokacja została ukończona. Naprawdę? Czyli tutaj nie było tego polima, tego do załatwienia. To świetnie. Zobaczmy na te zdolności zatem. Znaczy to tam później chodziło mi o ulepszenie. To jest to, słuchajcie. Zatruty atak. Przyspieszę, aby jej używać. Broń biała i zwykłe strzały zadają obrażenia od trucizny, które utrzymują się przy 20% zagrożenia. Zostają otruci, gdy ich... to teraz mi pokazuje, co to dało, tak? Kronos. Użyczę ci mocy ISU. Przez 15 sekund dostajesz o 50% więcej adrenaliny. Zadawane obrażenia. W tym czasie zyskujesz niewrażliwość na efekty ISU wysyłające i zamrażające adrenaliną. No dobra, czaj. To się nazywa błogosławieństwo Kronosa, tak? To teraz zobaczmy na, bo jest jakieś osiągnięcie związane z którymś z ulepszeń. Błogosławieństwo Kronosa, czyli właśnie tego. Zabij 10 żołnierzy ISU używając ulepszenia błogosławieństwa Kronosa. No właśnie, czyli właśnie to. Za co to przypiszę? Przypisz zdolność. Damy alternatywne i tutaj na czwórkę to wsadzę. Czwórka w alternatywnych. Dzięki, muszę to właśnie zrobić. Czego nie używam tego tak naprawdę? Mam tą broń. Nie w tych broniach oczywiście. Widzicie, to jest ta broń. Ale ona nie jest taka dobra wcale. Chyba, że jakoś specjalnie by to działało tutaj. No nic, dobra. Wydostajemy się stąd. Robimy sejwika. I... zaprosimy na kolejną. Wiem, że mam niewykorzystane. Muszę się na spokojnie zdecydować, na co to przeznaczyć, te punkciki. A jeszcze słuchaj, bo tak, ja poszedłem w lewo generalnie.
tego rozwidlenia, ale był też korytarz w prawo. Może zajrzyjmy tam jeszcze zanim w ogóle się stąd wydostanę. Może coś pomyliłem. Nie, może nie było w prawo. Dobra. Sejwik. I do następnego razu. Zapraszam.